Byłem tak zadowolony z tego szkolenia, a jak sobie tak dzisiaj przemyślałem, to doszedłem do wniosku, że tam było, że to było za długie i za dużo kontentu tam było niepotrzebnego. Tak mi się smutno zrobiło. A mówię, kurwa, to jest zajebiste. Ale jak później pomyślałem, nie, trochę za dużo. Mutanus, dobra, weźmy Mutanusa, zobaczymy. Zobaczymy, co to nam z tego wyjdzie. Każdy może mieć gorszy dzień. Ja nie mam gorszego dnia. To jaką tym razem obierzesz strategię? Chwilę, usuń przyjaznego stronnika. Czyli ja tutaj nie dostaję tego, nie? W sensie jak użyję Hero Power na tego, to nie dostanę Golda. Tego ziomka drugiego 2-2. Jakaś drużyna jest portowa. To raczej nie bardzo. Było dobre, ale nie wiem, czy każesz Harrisa Hellera albo Davina Nasha. Oni to samo w sumie mówią non-stop, tylko po angielsku. No i co w związku z tym? Bo nie do końca rozumiem, jakie to ma znaczenie, albo jaki to ma sens. Albo mówiąc wprost, po co to piszesz? Nieźle sobie radzisz. Oby tak dalej. Mimo było spoko. No nie, jak dla mnie było za długie. Następnym razem jest krócej i wykroję połowę. Nie wiem, czy ich kojarzysz, oni na YouTube to wrzucają dużo wyświetleń, takie filmiki robią. Kojarzyć kojarzę. Ale dalej nie mam bladego pojęcia, jakie to ma znaczenie, więc... Kogo na polskim YouTubie oglądasz najczęściej? Będzie niełatwo. Niech będzie tak. Kurde, miałem to sprawdzić. Fakt. Takie udo. No trochę zasługa. Okej. Ej, mistrzostwa Europy to już się zaczęły? Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. A jutro się zaczynają. O kurwa, to jak my jutro pójdziemy na piwo, to pewnie wszędzie będzie zawalone ludźmi. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Mam tu prawdziwego ganga świeżaków. Idę w piratów, czy też nie? Zobaczymy. Świetnie sobie radzisz. Naprawdę dobrze ci idzie. Uff.
Chwilę, bo ja teoretycznie mogłem to sprzedać. Tak. Turcja, Włochy. O kurde, to będzie mecz. Pamiętam, Włochy to tam, gdzie grał Zinedine Zidane. I Del Piero, o! Del Piero, bardzo dobry piłkarz. Alessandro Del Piero. Masz spore szanse na wygraną. Dam Francja? Nie spoczywaj teraz na laurach. A, faktycznie, okej. Okay. Ja to pomyliłem się z kimś innym. Naprawdę dobrze ci idzie. Very, very good. No nie chcę tego, no do dupy. Ech. Ja pierdziu, co ja mam tu zrobić? Totalny brak wyobraźni. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Tamto leżu ma teraz jego głową. Może stąd go kojarzysz. Ale z Del Piero trafiłeś. No, no to ten. Del Piero i jeszcze... Buffon! O, Buffon! Wspaniały piłkarz, bramkarz. To był właśnie też reprezentant Włoch. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Zróbmy tak. Nie wiem, jaki to ma sens. Ale mam hydrę. A to on wypluwa na losowego, a no! Bierze i robi spust na jednego z pozostałych ziomków. Średnie hero power? Może i średnie! Nie. Ej, ale... Co to jest w ogóle? Czy może mi ktoś wyjaśnić, dlaczego na tym jebanym euro piłkarze mają klękać z powodu BLM? Ja nie potrafię tego zrozumieć. Co oni mają do tego? Czemu oni kurwa mają klękać? Kurwa, i dlaczego klęka do chuja? Będzie może na YouTube jak ten Control Warrior, co ostatnio nim grałeś? Jak szło dobrze i nagrałem, to tak. Jak nie szło dobrze i nie nagrałem, to nie. Ale chyba nagrałem, więc chyba będzie. O, chyderka. Jesteś żywiołaczek.
Ale już mamy napompowanego żywiołaczka. Oczek, piratek. Piratek taki. O. O, fiderka dostała bufka. No dobra, i teraz co ja z tym gałganem robię? Dobra, zróbmy tak. Kombinujmy za dużo. Ty, jak chwila, bo szczerze mogę zjeść tego żywiołaka i dać staty innemu. O, nie głupie. Nie lepiej było ulepszyć i kupić tego pirata, co daje 3 ataku. Pewny upgrade stołu by był. Nie wiem, możliwe, że lepiej. Świetnie sobie radzisz. Mi się gra najlepiej w ustawce. Kaprawym łoczkiem. Prawe oczko is the best. No teoretycznie. Teoretycznie widzę rzeczy dobre do menażerii. A praktycznie to ja widzę. Nie ruszaj się! O kur. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Dobry cleaver będzie. Nie wiem, w co ja mam iść. Kurde, jakby mi wypadł Light Funk tam, to byłoby tak pięknie. No ale to jest dobre, nie? Chyba jednak w to. Czy jak się kupi ten zestaw, to daje 2 więcej bohaterów do wyboru, to jest na zawsze. Nie, do następnego dodatku. Czat, powiedzcie mi. Co myślicie o tym, że Jurek Owsiak poinformował, że w tegorocznym Pol & Rock Festiwalu będą mogły wziąć udział tylko osoby zaszczepione przeciwko COVID? Skandal czy zajebiście? Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Oj, chyba niezbyt dobrze. Trochę segregacja ludzi, ale co ja się tam znam. Ale segregacja ludzi występuje od dawna, nie? Na przykład od dawna nie wpuszczali ludzi, którzy są goli na takie festiwale. Albo ludzi na przykład z karabinami. Ciebie prawdziwy gang świeżaków. Kuźwa, nie chcę wam mieć tych piratów. No ale nie dochodzi mi nic do tych piratów jebanych. Jeśli wynajmiesz tego stronnika, ciekawe. To zdobędziesz trójkę. Elżyna, nie ruszaj się! Elżyna, nie ruszaj się!
Tak, ze średnio. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Dobra, a co sądzicie o tym, że salon kosmetyczny z Łodzi oznajmił, że od 1 czerwca absolutnie nie obsługuje osób zaszczepionych? Zatajenie tego faktu może skutkować odpowiedzialnością karną na drodze cywilnej. Pierdolę, ja nie wierzę, że ja to czytam. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Wynajmij rekruta, póki możesz. Wynajmij. Te rekruta, gościu. A mordazu nadszedł czas. Niech będzie tak. Trochę segregacji ludzi. Ale komu ta odpowiedzialność ma grozić? Klientom czy salonowi? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Pop, 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 pop. Została jedna osoba odszkodowana po powikłaniach. O, widzisz, to się zarobiła. Sobie radzisz. Oby tak dalej. Oby tak dalej. Level up. Niech będzie level up. W sumie po co ja to kupiłem? Przecież to już mi się nie przyda. No dziwnie, mi ta gra wyszła. Znaczy w sumie to mi nie wyszła. Oj.
Nienasycenie.